Siemko, Son Crossroad, a to jest kolejny odcinek z Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Słuchajcie, ja sobie przedstawię od razu tego słowa. The representation of death affirms life and life. Żeby mieć oczywiście więcej czasu. Get to the next antenna, clock's ticking. This is experience that Santa Muerte embodies. Come to us and learn more about her. Come venerate her, adorarla y amarla. She will help you become the greatest person you could possibly be. Do not accept your life as it is. Become more. May Santa Muerte bless you. Amen. Dobra, ej, siadaj już. Dobra. Good job, people. Nice. It'll be easier on the rebels if the cartel can't call each other with rebel positions. Dywersja, ono wsparcie. Dobra, no i fajnie. Z głowy. Tak, idziemy sobie teraz do tego premiowego medalu i w ogóle. Bo kurde, nie mam się gdzie przetepać i będę musiał podobnie. Kumpas, this is Pat Katari. Because of your victories, my men are starting to have hope again. Good morale makes a stronger soldier. Yes, hope makes men fight. But our fight will need more than sentiment if we are to succeed. Don't worry, Pack. This party's just getting started. Nomad out. Caretakers of our Earth, guardians of the land. And they believe that with proper management, we can find a way to benefit both man and La Madre Tierra. Santa Blanca is Bolivia's partner, caring for our Earth. This is for the future of Bolivia, compañeros. This is the legacy. Pewnie będą wrogowie. O matko, żeś się pierdzielił tymi. Nie moja wina. Stary. Radio Santa Blanca. Radio Santa Blanca. Bla bla bla. Like I said. O matko. Hey. Eyes up, we got hostiles in the area. Oh, we got hostiles. I mamy rebeliantów. Marking a captain. I got a third target. Just spotted one with submachine guns. I mam wszystkie. Akcja w przeładunku. O, by the way, to daj mi helikopter. Więc tutaj na 100% musimy po cichutku. Gdzie ten helikopter w ogóle jest? O. Pincio. Kurwa, widziałem zastrzelenie. Cabrones, mátenlos a todos. I'm moving to position. We're made.
Target marked. Shit, boy, I'm engaging Tangos. Nie wierzę, kurwa. Dobra, powiem tak. Nie wyciągaj tego drona, paranie. Powinien to rozpierdol, żeby chociaż tam punkt miałby ogarnąć. No! Damn it. Guess the rebels are going to have to go without for a bit. Dobra. To by to medal premiowy. Kuloodporność. O, to się może przydać. Ale i tak nie mam punktów, więc no. No, no spierdalamy stąd, jak nie można kurwa nic zrobić, to... Lecimy tutaj. Ej, widzę, że to jest tylko i wyłącznie moje umiejętności. Dobra. Nie będzie to. Co jest w ogóle za miejsce? Ruiny Paurecito. Zrespił się ten helikopterek. Spróbujmy jeszcze raz. Znowu się nie uda do następnego odcinku. I'm in, let's roll. Może ten się przeteleportował. Shit balls. Oh, Jesus. Opa, było tak blisko. Na zatupu teraz jakimś jest. Dobra, już wolę się chyba teleportować. Nie, dobra. Buckle up, people. Jakie buckle up? Będę sam dole was. Bile pole.
to było? Chyba wolałbym nie wiedzieć. We got hostiles in the area. Drone is airborne. I'm spotting another Tango. Tango number 3. I got a target carrying submachine guns. I've got eyes on the captain. Wszystkich. Zbity? We're good, we're good. Dobra. Getting a position. Target acquired. Standing by. Got him. No nie no. Dobra, jak oni zobaczą, że Ran zdechnął. Roger, target acquired. Ważne. I co, zostało tylko 4. Nie mam wszystkich na widoku. Może i wszystkich złapie jakoś. I'm moving to position. Let me find a good position. I got it. Moving to position. Roger that. Target marked. Ready. Call the shot. Kurwa, przez trawę to już tym bardziej nic nie widzę. Target eliminated. Okay, we're still. Dobra, nice. Udało się. These supplies will buy us a lot of goodwill from the rebels. Zaznaczamy sobie zapisiki. Chyba coś tu jeszcze, jakieś zapasy? Anything? Nie. Co, lecimy. Sure are a lot of lights and switches up here. Ładna.
Ej, my to już kiedyś lądowaliśmy. I love when I get to loot a chopper. What? W ziemi byłem. Ogólnie dosyć mało nam tego zostało, jeśli chodzi o poprzniaki. Inne takie pierdolety. Chodźmy sobie teraz tutaj. Kurwa, same traktory, dobra, jest jakiś tam kap. Hang on, I'll drive. They know they won't walk right ever again. Chale! Was this part of your treatment with the gringo? Hey, what's the story? Come on, let's go. That's one of the things I dislike about him. Chivato, but he's the tough one that forced you to be really creative. We don't hit some field. Nie moja wina, Jezu. We'll hear more from these cuties in a few minutes, but for now, back to some tunes. Miał tu się jeździć jakimiś, nie wiem, ślawcami. Ale pada deszcz. Jest tęcza. Boże, gdzie to mnie prowadzi? Reprisal killings. They can't catch us, so they take out the locals instead. It's gonna come back to Hana. Jeździ w wysokościach, bo jeśli jeszcze tak rozpędzę i nie wyhamuję i się spierdolę. Fucking hell! O nie, tak to się pali. Ma tu wrogów widzę, więc... Co Santa Alina i swoje? Weź legendę? Co to jest? Blaga Wipala. Wipala, rdzenny symbol z terenu Andów. To siedmiokolorowa flaga ze wzorem szachownicy, a każda z barw odpowiada elementowi religijnemu lub naturalnemu. Jej pochodzenie jest zagmatwane i istnieje wiele jego wersji w zależności od zaprezentowanego obszaru lub grupy etnicznej dawanego Imperium Inków w 2009 roku. Wersja ludu Aymarów została oficjalnie uznana za drugą obok klasycznej, często żółto-zielonej oficjalną flagę Boliwii, stając się symbolem różnorodności etnicznej. Jeszcze trzy akta nam zostały. Tutaj mamy jedne. Kolejne może odbudujemy przy następnych tych. Ale to nie wiadomo, przecież nie. Dobra, to chodźmy po akta operacji. Później pójdziemy jakoś w tą stronę. Zysk.
misja poboczna znowu z samolotem. Może to będzie jedyne, co już zrobimy. Dobra, zobaczymy, ile zostanie jeszcze tutaj. Jeszcze pójdziemy tutaj w skrzynię z akcesoriami. O, fajne auto, biorę. Muszę siadaj! Wyportował się. Znowu. You can find his personal blog and all the video content you can handle. Those of you who log on to his old mam website tak, will be redirected to the new website that includes an archive of all your favorite videos. And now, back to Miss Musica. O, znowu jedziemy niedaleko. Bo... No sobie się traktora fajnie! Hamuję. Dobra, no spokojnie. No. Boże! O, działa. Właśnie dlatego nie mam prawa jazdy. Widzę, że przy tych aktach operacji to też są wrogowie. Ale może nie będziemy się bawić w skradanie. Ale byłem tu chyba kiedyś. Mi się coś kojarzy. Tak. Mieliśmy już rozrubę tam na górze. W sumie na dole właśnie się do nas próbuli. Dobra, jeśli jest czterech typa tylko. Się uda. I'm getting a position. You get to a better position. Już. I got a third. Target acquired. Shit, I gotta find a good position. Say the word. To jest w środku na 100%. Get back before they make you. Show me your kids. Tango number 3. Dobra. Nice. Wszyscy pozdychali. Looks good. Come on. Kasunio. Wyzwane oblężenie. Escape prisoner in the village of Kulta. What a wonderful name for a town. They were protecting him? Si. The village is known to Unidad as a haven for rebels. Why do these rebels even bother? Kill them all. The whole village. Visit divine wrath upon Kulta. And wipe it off the face of the earth. Claro. Al rato. Wow, najkrótszy dokument chyba jaki słyszałem. Także. Naprawdę daje mi jakąś okrężną drogę. Oj, nie wiem, czy ja zejdę stąd bezpiecznie w jednym kawałku. Matko! Czy te małe kamienie są, nie? O chuj. No nie wiem. Oj, nie wiem. Może tutaj troszeczkę niżej. Nie można schodzić. Przez to niż... Zjeżdżenie... Nie, przejechanie 100 metrów samochodem, rozwalenie go już kompletnie, albo zacięcie się o jakąś skałę. Może lepiej chyba na piecho. No i wydaje mi się, że mogą być tam wrogowie, chociaż nie wiadomo.
Wow. Nie uciekała. Możliwe. Tak jakby pewnie już spierdalali. Jest w pobliżu samolot z paliwem. Nie! Got enemy activity nearby. Oh my god. We got a Sicario. There. By the helo. Jest jeszcze jeden. I see a second target. I'm moving to position. Cool. Let me find a good position. I've got the target. Roger that. Target marked. I got spotted it. One with some machine guns. Dobra. Ready. Call the shot. Kill confirmed. What? Skanowanie? Marking a captain. I got a third. That makes five. La buena. Which is the hero. ¿Qué más? Widziano zastrzelenia. I'm getting a position. Roger. Let me get in position. I'm moving to a good position. Say the word. Taking a shot. There's one less bad guy. Frag out. Come here to clear us. Dobra. Dały się te granaty na coś. That's it. We're clear. Dobra. Tu może coś do drona. O, właśnie akumulator. Kurde, ile my mamy tych zapasów? Wstrzymaj konwój. Nie mieliśmy tego wcześniej. No dobra, no. Te fajne auto. Wbijać ludzie, wbijać! Szybko, bo musi ktoś strzelać. Nie wiem jak się strzela z tego. Alright, let's roll. Dobra. Dobrze, nikt tu się nie zachowuje ani nic. Bo oczywiście gra zaczęła logować, kiedy ja znowu musiałem zacząć robić konwój. To jest według mnie znowu czymś śmiesznym. Ja tego nie skomentuję, naprawdę. No, jeszcze musiało się rozjebać coś.
dobra, dobra, tu nie jest ten. Nie tragedia. Odnasz zapasy, odnasz zapasy. Let's call the rebels and let them know where they can find these men. So get a lot of them back. To się. Tak wybuchło. Niezaliczone. Santa Blanca. Jej unitat. Jak chuj. No nie, no ludzie po prostu nie wytrzymał zaraz. No chyba zaraz skończymy tą farsę, bo już mnie wkurwia ta gra. Co to w ogóle robi? Unidas has some fucking reinforcements. Spierdalam. Błędna widma. Znaczy ja chcę cokolwiek już jeszcze robić w tym odcinku, jak mi tak zacina. Dobra, jeszcze raz mi się tak John nie zatnie. Teraz. Bo kończymy tą farsę, naprawdę. Bo ja nie zamieruję się wydolić tak z tą grą. Nie. Nie mam mowy. Sorry. Ja kończę, bo gra nie pozwala. Nic kurwa nie pozwala. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ci nam się spodobało. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.